to jak wygląda taki twój codzienny dzień? Czy masz jakąś rutynę? Bo dzisiaj jak tutaj pojawiłaś się na tym zielonym dywanie, no to po prostu nie mogliśmy oderwać od ciebie wzroku. Wszyscy zachwycaliśmy się nie tylko twoją sukienką, makijażem, ale przede wszystkim figurą. Jak o nią dbasz? O, dziękuję bardzo, kochana. Naprawdę zaskoczyłaś mnie teraz, bo powiem ci szczerze, że no wiadomo, no lato coraz bliżej. Ja się też bardziej zmotywowałam, bo aktualnie prawdopodobnie podpiszę się z jedną agencją modelek. Także jestem przeszczęśliwa, więc wzięłam się po prostu do roboty i zaczęłam jeszcze bardziej o siebie dbać niż zazwyczaj. Ale prawda jest też taka, że ja jem ogólnie bardzo, bardzo dużo warzyw i wypijam 3 litry wody dziennie. I to są moje takie dwie standardowe sytuacje w ciągu dnia, które muszą zostać spełnione, czyli pełna miska warzyw i 3 litry wody. A zrezygnowałaś na przykład z cukru albo z alkoholu? Nie, totalnie. Niestety kocham cukier i cukier to jest w ogóle jedna z moich największych miłości. Więc ten cukier jeszcze nie został wyeliminowany. Staram się to zrobić, ale no wszyscy wiemy jak jest. Ja jestem największą fanką czekolady. No i jest po prostu mi bardzo ciężko z niej zrezygnować. Tak jak kiedyś zrezygnowałam z jedzenia mięsa i robiłam to przez jakieś 7 lat. Przepraszam, tutaj kamienie. Tak, ze słodyczy niestety zrezygnować nie potrafię, ale powiem ci szczerze, że jem bardzo zdrowe słodycze. Takie zamienniki, wiesz, jakiś tam dodatek daktyli, jakieś takie miksy.